Drodzy bracia i siostry, na początek tego 2022 roku otrzymujemy bogactwo Słowa Bożego. Jak zawsze na początek każdego roku, bo te czytania czytane są w każdy nowy rok. Po to, aby nas w ten rok wprowadzić, aby nam pokazać, co Pan Bóg chce z nami robić. Jaką historię chce nam dać, czego dla nas pragnie. A czego pragnie? Pragnie błogosławieństwa. Chce, abyśmy byli błogosławieni. Abyśmy byli szczęśliwi. To słowo błogosławieństwo, ono być może niewiele nam mówi, bo jest to słowo staropolskie, którego głębie zazwyczaj nie wchodzimy. Brzmi nam tak właśnie religijnie, kościółkowo. Dlatego jest rzeczą ważną, abyśmy w nie weszli. Może nie tyle w to staropolskie błogosławić, ile w te słowa, które są tłumaczone tym staropolskim słowem. W języku starogreckim błogosławić mówi się eulogein, a po łacinie benedicere. I obydwa te słowa mają tę samą budowę. Zresztą podobnie jak to nasze staropolskie, ale my już tego nie wyczuwamy. Natomiast w Grece i w łacinie widzi się to bardzo wyraźnie. Zarówno eulogeo, jak i benedico oznacza wypowiadać dobre słowo, mówić dobrze. Wypowiadać dobre słowo nad kimś. I Bóg mówi, tak będziecie wypowiadać dobre słowo nad synami Izraela. Trzeba pamiętać, że w języku hebrajskim, a potem w języku greckim, słowo oznacza dużo więcej niż dźwięk. Niż to, co my pod polskim słowem słowo, pod polskim terminem słowo rozumiemy. Słowo to pełna treść, to wydarzenie, to wręcz osoba, bo też słowem zostanie nazwany Syn Boży, Jezus Chrystus, który do nas przychodzi. I potem to pierwsze czytanie rozwija nam ten termin słowo. Co to jest? Czym jest to dobre słowo Boga nad nami? Już w Starym Testamencie. A więc niech Bóg wypowiada nad tobą dobre słowo i cię strzeże. Błogosławieństwo Boga oznacza, że Bóg jest stróżem twojego życia. Jak mówi jeden z psalmów, Pan ciebie strzeże. Jest cieniem nad tobą. Jeśli przez jakiś czas zdarzyło się wam mieszkać w krajach śródziemnomorskich, w Palestynie, może w Grecji, to wiecie, co to znaczy być cieniem nad kimś. Zwłaszcza niesamowicie upalne lato, kiedy temperatury przekraczają, i to dużo, 40 stopni. Być cieniem. Tego Bóg pragnie, błogosławiąc nam, aby był stróżem naszego życia, żebyśmy pod Jego straż oddawali, powierzali Mu swoje życie i żeby był cieniem nad nami, żeby nam zabierał ten skwar, to, co nam zagraża i co nas niszczy. Tego Bóg pragnie. I niech rozpromieni swoje oblicze nad tobą. To też niesamowicie ważne słowa i treść błogosławieństwa. Rozpromienione oblicze. Mamy ten dar, że kiedy spotykamy drugiego człowieka, to z jego twarzy od razu, w pierwszych sekundach wyczytujemy, czy to jest ktoś przyjazny, czy to jest ktoś, kto nam zagraża. Niech Pan rozpromieni swoje oblicze nad tobą, abyś zobaczył to promieniejące oblicze Boga, które
sprawia, że czujesz się dobrze, że odbierasz go jako tego, który jest twoim przyjacielem, który ci nie zagraża. Mówię, że to jest niesłychanie ważne, ponieważ Pan Bóg wydobywa swój naród i wydobywa nas z pogaństwa. Do istoty pogaństwa należy to, że owszem, wierzy się tam w Boga czy w bogów, ale że dominuje tam lęk, że boję się Boga czy bogów, że są oni dla mnie zagrożeniem, że ich oblicze w stosunku do mnie jest ponure. Tymczasem oblicze Boga Izraela promienieje. I nie tylko, że ono samo promienieje, ono sprawia, że i oblicze tego, którzy mu zawierzyli, że i oblicza tych, którzy mu zawierzyli, promienieją. Pamiętamy ze Starego Testamentu, że Mojżesz, kiedy szedł na rozmowę z Bogiem na górę Synaj i wracał, jego oblicze promieniało, świeciło. Sylwan z góry Atos mówi, że na górę Atos przychodzili czasami ludzie, którzy mieli zakazane, brzydkie, ponure oblicza. I kiedy wchodzili w modlitwę, w relacje z Bogiem, ich twarze się przemieniały, robiły się piękne, promieniały. Pan Bóg chce, abyśmy Jego oblicze promieniejące odkrywali w naszym życiu. I aby się przemieniały również nasze oblicza, nasze twarze. Mówią ojcowie Kościoła, że obliczem Boga Ojca jest Jego stworzenie. Ważne jest, abyśmy to oblicze Boga w stworzeniu odkrywali, w tym nieskażonym stworzeniu, które nawet w zimie jest piękne. Jeśli byście się wybrali zapewne poza Kraków, czy dziś, czy w inny dzień zimowy, zobaczycie, jak piękne jest stworzenie, mimo zimy. A cóż dopiero w innych, zwłaszcza wiosennych i letnich miesiącach. To człowiek stworzenie Boże zniekształca, zniekształcając poniekąd tę promieniejącą twarz Pana Boga. I mówi dalej ten tekst: niech Pan obdarzy cię swą łaską. Co to jest łaska? W naszym języku polskim to słowo też nie za wiele nam mówi. Ułaskawić kogoś. Znów trzeba sięgnąć do języków starożytnych. Zarówno w Grece, jak i w łacinie. Zarówno słowo charis, jak i słowo gracja oznacza wdzięk. Oznacza piękno osoby, nie tylko zewnętrzne, ale i wewnętrzne piękno, wdzięk, powab. Nie przypadkiem jedno z najbardziej poczytnych czasopism dla kobiet we Włoszech nosi nazwę właśnie Gracja. Święty Augustyn powie: Gracja graciosa est, łaska jest pełna wdzięku. Jak mówi zresztą Pismo Święte, jak są pełne wdzięku nogi głoszących Ewangelię, głoszących dobrą nowinę. I tego chce Pan Bóg dla nas, abyśmy odkrywali Jego wdzięk, Jego wewnętrzne piękno i cieszyli się Nim. I wreszcie mówi dalej ten tekst: niech zwróci ku Tobie swoje oblicze i niech Cię obdarzy pokojem. Mamy tam hebrajskie słowo szalom, którym Żydzi się pozdrawiają. Szalom. To nie oznacza tylko pokój zewnętrzny. To nie oznacza tylko pokój wewnętrzny, pokój w rodzinach, pokój we wspólnotach, między narodami. Owszem, też. Ale to jest słowo o wiele bogatsze. Ono oznacza pełnię życia, wypełnione życie. Abyś ty, czerpiąc z tego, co Pan Bóg ci chce dać, że jest stróżem nad tobą, że jest cieniem, który cię osłania, że promienieje Jego oblicze w stworzeniu,
ale nie tylko w stworzeniu, także w tych, którzy Boga spotkali i których jest Jego miłość, że ta łaska Jego, to znaczy to Jego wewnętrzne piękno dotyka Ciebie, przenika Ciebie, że wypełnia Twoje życie i Twoje życie jest pełne mimo różnych trosk, bo też takim było życie Najświętszej Maryi Panny. Pełne, wypełnione, mimo trosk, mimo zmagań, aż po krzyż jej Syna. Bo doświadczała właśnie tego Bożego błogosławieństwa, tego, o czym Pan Bóg mówi do Mojżesza i co odnosi się owszem do synów Izraela, ale można by powiedzieć jeszcze w większej mierze do nas, bo my wiemy, czym, a raczej kim jest to dobre słowo, jakie Bóg nad nami wypowiada, że jest nim Jego Syn, Jezus Chrystus. I tu pokrótce można by przejść do drugiego czytania, bo mówi to drugie czytanie apostoł Paweł w tym drugim czytaniu, kiedy nadeszła pełnia czasu. Język grecki ma dwa słowa, by powiedzieć czas. Słowo chronos i słowo kairos. Słowo kairos oznacza ten piękny, dobry czas. Ten czas, na który się czeka. Czas szczęścia. Czas, kiedy jesteś uwalniany z twoich trudności. Kiedy Bóg przychodzi do ciebie. Jezus Chrystus, rozpoczynając swoją działalność, mówi, czas się wypełnił. O kairos. Czas, ten czas, na który czekacie, wypełnił się. Bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Tymczasem apostoł dziś w tym czytaniu mówi, gdy nadeszła pleroma tu chronu, to znaczy pełnia chronosu, tego innego czasu. Tego czasu, który, można by powiedzieć, ludzie tej nocy świętowali. Chronos to jest czas, który upływa, który biegnie. W mitach greckich chronos to Bóg, który pożera swoje dzieci. Bo też ten czas, który biegnie, który upływa, nieuchronnie przynosi ze sobą śmierć. Nie powinniśmy się cieszyć z tego powodu, że płynie czas, że jest następny rok. Powinniśmy się cieszyć z tego, że Bóg daje nam w swojej miłości kolejny rok i że chce nam błogosławić i dawać nam swoje dobre słowo, swego Syna. Tak jak tu czytamy w tym czytaniu, Bóg zesłał wtedy, kiedy była pełnia złego czasu, kiedy była pełnia śmierci, można by powiedzieć, gdy nad tamtym światem wisiała śmierć, bo to były straszne czasy. Wtedy Bóg zsyła swojego Syna, zrodzonego z niewiasty, a więc tego, który przyjął nasze ludzkie ciało, zrodzonego pod prawem. Pod jakim prawem zrodzony jest Jezus Chrystus? No, pod tym prawem, któremu my wszyscy podlegamy. Pod prawem przemijania, pod prawem chronosu, pod prawem śmierci. Pod tym prawem zrodzony jest Jezus Chrystus. I po co jest zrodzony? Aby wykupił wszystkich tych, którzy temu prawu podlegają. Abyś ty już nie był niewolnikiem śmierci. Abyś ty już nie żył pod tą presją, której świat używa dziś w sposób szczególnie perfidny poprzez tę pandemię. Owszem, jest i wirus, ale sami widzicie, jak się nami manipuluje poprzez lęk przed śmiercią. Bo jesteśmy pod tym prawem, a Chrystus przychodzi, aby nas spod tego prawa wykupić, aby ci dać życie wieczne, życie, które nie umiera. Jak mówi dalej apostoł, byśmy mogli otrzymać przybrane synostwo, synostwo Boga, abyśmy mogli otrzymać Bożą naturę, bo dziecko ma naturę ojca, ma naturę rodziców. I już nie żyli pod tym prawem, nie żyli w terrorze lęku przed śmiercią i przed tym, co śmierć może przynieść. I dalej mówi apostoł, na dowód tego, że jesteście synami. Bóg
zsyła do waszych serc Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze, Tatusiu. Ufność, bo tym jest chrześcijaństwo. I tego Pan Bóg pragnie, abyśmy w tym roku ufali Mu, abyśmy doświadczali tego Jego błogosławieństwa we wszystkich wymiarach, aż po ten wymiar najpiękniejszy, ten wymiar, który daje nam Jezus Chrystus i Duch Święty, ufności Bogu. I niezależnie, co ten rok dla nas przyniesie, być może przyniesie niektórym z nas śmierć fizyczną, ale byśmy dzięki Bogu, dzięki Jego mocy, żyli Jego życiem i nie byli przerażeni, ufali, opierali się na Nim i w Nim odnieśli zwycięstwo. W tym, który dziś, jak słyszeliśmy w Ewangelii, otrzymuje imię Jezus, a imię Jezus, hebrajskie Jeszua czy Jehoszua, znaczy Jahwe zbawia, Bóg zbawia, tylko On zbawia, tylko w tym imieniu jest zbawienie. Amen.